witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku, gdzie zobaczycie bardzo dobrą powtóreczkę na bardzo dobrym czołgu lekkim chińskim 6 poziomu premium, czyli Type 64. Czołg, który kiedyś był, można powiedzieć, najlepszym zarabiaczem, ponieważ grało się na twierdzach szóstotierowych głównie właśnie tym czołgiem, czy Cromwellem Berlin, no i zarabiało się kupę kasy, a wiadomo, Cromwell Berlin nie był za golda, tylko za kasę, więc najlepszą zarabiaczką za golda był właśnie Type 64. Ta bitwa jest bardzo specyficzna, zaraz zobaczycie dlaczego, albo od razu wam zaspoileruję. Oglądajcie sobie tą bitewkę i tu będzie pierwsza klasa, nie będzie asa pancernego. I napiszcie, czy waszym zdaniem ta bitwa nie zasługuje na asa pancernego. Gracz, który jedzie tym czołgiem, to Filu305. Cześć Filu. Cześć, cześć Fajo. Pozdrawiam wszystkich kolegów, czołgistów. Dobrze zacząłem, nie? Że jest to czołg, który był kiedyś chyba najlepszą zarabiaczką, którą można kupić za golda, nie? Dokładnie, dokładnie. Na twierdzach żeśmy używali, jeszcze jak dowódca odpalił nam rezerwy, no to było elegancko. A teraz chyba już na szóstych tierach się tak nie gra, bo oczekiwanie na bitwę chyba jest długie. Nie wiem, czy próbujecie jeszcze? Coś tam próbujemy, ale to ogólnie rzecz biorąc, no, staramy się na ósemki przejść powoli, ze względu na to, że klan się trochę rozrósł, mamy trochę ludzi więcej i chcielibyśmy trochę ambitniej powalczyć. Czyli jak widzicie, początek bitwy jest nie żaden kampiący, idziesz naprzód, bo rzuciło cię na topa, ruszasz w stronę tam, gdzie zazwyczaj kampi się artyleria, no i coś tutaj oczywiście bić po drodze. Czyli jeszcze oczywiście pytanie związane z nickiem. Filu 305 to tak specjalnie coś oznacza, czy dałeś to, bo tak się ci akurat... To znaczy tak, no to Filu to jest mój pseudonim z młodości, a 305 to dodałem sobie o tak, bo Filu było zajęte. Czyli teraz już jesteś stary? Tak, jestem stary. Leciwy. Aha. Zresztą widać po bitwie, brak refleksu czasami wychodzi, także... Dwa zniszczone pojazdy, no i cóż, lecimy dalej, wiadomo, gdzieś tam jest artyleria, są też czołgi, które tutaj wyspotowałeś, chociaż nie, ty ich akurat nie wyspotowałeś, ktoś inny ci je wyspotował? Nie, dokładnie, w całej bitwie miałem zero spota, także i to przypuszczam może dlatego... Dlatego właśnie prawdopodobnie nie było asa, nie? Dokładnie. I tutaj powiem ci, tego sztuga mi szkoda, bo byłby 12 frag, a się odbiłem. I zaspoilerowałeś. Tu widzowie nie wiedzieli dokładnie, ile tych fragów będzie, a już wiedzą. Czyli już wiecie, że będzie 11 kili. Okej. Słuchaj, typ P64 już nie jest najlepszą zarabiaczką na twierdzach, ale zyskał chyba przez matchmaking. Czyli on nie został w ogóle zmieniony, jest taki, jaki był, wszystkie charakterystyki, ale rzuca go, nie tak rzucało na nawet 9 tiery, teraz rzuca maksymalnie na 8 i czasami jest się właśnie na topie, czyli to jest plus. W tej chwili ten czołg jest lepszy na randomy niż był kiedyś, twoim zdaniem też, czy...? Tak, według mnie to jest nawet zbyt OP. To co takiego jest w nim zbyt OP twoim zdaniem? To znaczy, on ma bardzo daleki zasięg widzenia, jak na lighta 6 poziomu i masz bardzo dobre kamo na nim. Plus do tego 5-perkowa załoga i jak jesteś na topie, no to w zasadzie ty wygrywasz bitwę albo przegrywasz. Tak jest, przypominam, że jest to czołg premium, czyli oczywiście z lightów chińskich może sobie brać załogę, ty mówisz 5-perkową posiadasz, no i zazwyczaj walczy się na zwykłe czołgi drzewkowe, które nie mają zazwyczaj 5 perków, tylko 1 lub 0, no i właśnie się dzieje to, co się tu dzieje, czyli taki KW-2 nawet nie wie, że do niego strzelałeś z bliskiej odległości. Słuchaj, wszystko ok, 6 kili, ale no niestety zostałeś sam na 5 czołgów.
Dokładnie. I tutaj spodziewałem się, że MT-25 z rudym, czy T-34-85, przepraszam, wyjadą mi nazad, ale co oni robili przez ten czas, ciężko mi jest powiedzieć. Zresztą później będzie widać, że cały czas starałem się też i zada swojego pilnować. Co ta M4 napisała? Pipi! Coś tam szuka, o co mu chodziło? Wiesz co? Nie wiem. Chyba dlatego, że porobiło go MT-25. Aha. Bo jak wiesz, to strzela, ja już nie pamiętam, dawno ten czołg robiłem, ale to chyba co 2 sekundy strzela po 80, prawda? Mhm. Więc jak on miał trolla, to trochę... No. Zresztą tego się też obawiałem, że właśnie MT-25 jak wyjedzie, bo typ, jak dobrze wiadomo, kiepsko wieżę obraca, no to mógłby mnie porobić. Mhm. Tu się właśnie cofam, żeby sprawdzić, czy czasem kogoś nie ma. Słuchajcie, no w każdym bądź razie jest to naprawdę świetny czołg z bardzo dobrym kamuflażem. Tam jest chyba coś w okolicach 30 w czasie ruchu, więc jest kamuflaż bardzo dobry. Oprócz tego prędkość maksymalna 72,4 maksymalnie. No wiadomo, HP mało, bo to jest lajcik, więc trzeba grać uważnie. Działko, jak widzicie, również bardzo fajne, 2,5 sekundy ponad, ale za to z dobrą penetracją, chyba 128 i 115 uszkodzeń, czyli taki, można powiedzieć, bardzo, bardzo fajny szóstotirowy lajcik premium. I możecie go oczywiście kupić za golda, przypominam, że czasami są zniżki, 30%, więc wtedy warto, bo ten czołg kosztuje chyba, nie wiem, z 2000 golda tylko. No i jak widać, tak jak mówiłem, jak się gra na topie tym czołgiem, to te wrogie pojazdy mają tak samą załogę, no, że sobie do nich strzelasz bez wykrycia. Zostały dwa pojazdy, no i Kaj teraz? Teraz. No teraz kolejne sprawdzenie, czy czasem jednak się nie zdecydowali pojechać na mnie, ale przypuszczam, że oni siedzieli cały czas na H9 i myśleli, że w dół zjadę. No bo innego wytłumaczenia nie ma. Nie wiem, co oni robili przez te kilka minut. Naprawdę. Grałem bez XVM-a. Po powtórce, raczej po bitwie zainstalowałem go sobie zobaczyć, co to za gracze. No i w sumie to ja się teraz nie dziwię, że oni tak zagrali, jak zagrali, no bo... Jak sam widzisz, nie? Sami się prosili o nieszczęście. Wjazd na kapa, no to jest dobra informacja, gdzie kto jest. To w zasadzie każdy gracz, który ma tam kilkanaście tysięcy bitew, już jest w stanie wykorzystać w walce. No i tutaj będzie akcja z dekapowaniem. Skończył MT-25, ale tutaj go zasłoni T-34-85 i zbierze bułę. Mhm. O, w tym momencie właśnie, no, miałem tego pecha. No i zostałeś wyspotowany. Oczywiście. No, ale masz cały czas full HP. Tylko trzeba uważać oczywiście na działo T-34-85M. Jest to oczywiście też świetny czołg premium. Tutaj widzę, że Polak. Kuba Buba jedzie na tym pojeździe. No 180 może ci pieprznąć, ale tak i tak jest to 180 na 3-4 strzały, więc... No on właśnie z heków walił, także to nie byłem. Zresztą zaraz zobaczysz. No zaraz zobaczymy. Jak ładnie się rozbryzgnie gdzieś. O, ścieżka była. Tak jest. No i tutaj jak wyjechał mi za domek, to stwierdziłem, że MT-25 trzeba wykończyć. I jest MT-25. Oczywiście haeki nie zadadzą aż tak ogromnych obrażeń, więc myślę, że już teraz... No, trochę zadały. No właśnie, i tutaj też bałem się, że nie zdążę zajechać go. Mógłbyś być na dwa strzały, no faktycznie. Dokładnie. No i słuchajcie, Kołbanow, 11 zniszczonych pojazdów,
Kurde, no. Nie ma asa pancernego. No, to mnie bardzo zdziwiło. W ogóle trzy bardzo trudne medale, czyli medal Pula, medal Delaganda, medal Kołobanowa. Oprócz tego jeszcze High Caliber. Oprócz tego jest jeszcze obrońca, specjalista i jeszcze Najdin. Tyle medali. 11 zniszczonych pojazdów. I kurde, nie dostałeś asa pancernego. No nie, ja tego nie rozumiem. Jeżeli macie jakieś wytłumaczenie tego, to napiszcie, bo ja dostaję po takich bitwach asy pancerne, jak gram zwykłe randomki, nie wiem, no 2500 obrażeń na T29, na tam 8-9 tierach i as pancerny mi ostatnio wpadł. A tutaj, no nie wiem, ja tego nie rozumiem. No ale dobra, bitwa fajna, no i w zasadzie tyle. Na koniec, wiadomo, może chciałbyś pozdrowić swoich kumpli z klanu i tam kogoś jeszcze. Tak, tak, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich kolegów z mojego klanu, byłych klanów, no i życzę wszystkiego dobrego na polu walki, żeby RNG, że tak było, po waszej stronie. Tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.